witam. Dzisiaj mam dla Was recenzję takiego produktu marki Talika, nazywa się LipoSeals i to są, czy są, to jest taki preparat, który ma przyspieszać porost rzęs. Ja pomyślałam sobie na początku, że na pewno już widzę, jak to działa i tak dalej, niespecjalnie byłam nastawiona pozytywnie, ale stwierdziłam, że dobra, dlaczego nie, spróbuję. I ja też nie miałam jakichś wielkich oczekiwań, w związku z czym też nie zakładałam, że jak się nie uda, to będzie ogromny zawód. A pomyślałam, że teraz jest dobry moment, żeby Wam zrobić recenzję, bo może ktoś nie ma na ostatnią chwilę prezentu dla mamy, dla babci, albo dla cioci, albo dla siebie po prostu, dla kogoś, kto ma rzęsy bardzo cienkie. Ja zrobiłam zdjęcie, używam tego jakieś 5-6 tygodni, zrobiłam zdjęcie na początku, pierwszego dnia, jak zaczęłam tego używać. Tutaj na nim jest napisane, że powinno się to stosować 1 lub 2 razy dziennie. Ja to stosowałam codziennie przynajmniej raz i gdzieś połowę czasu, jak pamiętałam, to nałożyłam też drugi, czyli albo wieczorem, albo rano, ale zawsze raz nakładałam, czasami 2 razy. I teraz tak, czy one mi urosły, te rzęsy, no to możecie sobie ocenić, bo zrobiłam zdjęcie dzisiaj i te 5 tygodni temu i wrzucę je na bloga. Bo tam, szczerze mówiąc, nie jestem w stanie ocenić, czy one jakoś tam specjalnie urosły, ale za to mogę Wam powiedzieć, że różnica była ogromna, bo ja ich używam też na brwiach. I teraz, jeśli chodzi o sam produkt, to postaram się jakoś to w miarę składnie opowiedzieć. Ta tutaj malutka tubka, no tam tubka, powiedzmy, na tym ich stanie. Ma 4,5, niecałe, 4,2 ml, ale myślę, że ono mi starczy na jeszcze bardzo, bardzo długo, bo nie wydaje mi się, że przebrnęłam przez te 6 tygodni, chociaż przez połowę. Ona ma szczoteczkę taką, jak szczoteczka od maskary, z tym, że to jest taka szczoteczka, która ma bardzo dużo miejsca pomiędzy jedną a drugą, jakby jedną a drugą warstwą włosków. I teraz dla mnie to było trochę problematyczne, bo to mi nie łapało wszystkich rzęs i musiałam jakoś tam kombinować. Generalnie powinno, ten producent sugeruje, że powinniśmy to tak nakładać, żeby nakładać jak najbliżej linii rzęs, czyli blisko skóry, bo wtedy to tam przyspiesza wzrost. Jeżeli nosicie soczewki kontaktowe, to stosowanie tego tak blisko skóry rano jest do bani pomysłem. Niestety u mnie to dawało efekt takiego, no nie wiem, takiej mgły na oczach, wiecie, jak czasami od płynów do makijażu. Bardzo mnie to denerwowało. Przez pierwsze 3 dni to stwierdziłam, że chyba w ogóle sobie tam spokój. Ale jak przestałam to nakładać tak bliziutko tylko na same rzęsy, to po prostu wchłaniało się moment i mogłam od razu się malować, bo można na to normalnie nakładać makijaż i było spoko. Co mnie najbardziej zaskoczyło, to to, że urosły mi brwi. I to zdecydowanie jest widoczne. Ja to widzę nawet jak się maluję, czy jak się czeszę. Znaczy jak się czeszę, jak czeszę brwi tam jakąś szczoteczką, to one są zdecydowanie dłuższe i są bardzo, bardzo ciemne. Ja mam problem z tym, że nie mogę na przykład zrobić sobie henny, bo mam uczulenie. Kiedyś raz poszłam do kosmetyczki, zrobiłam sobie henne i to miało tak koszmarne skutki. Gdzieś chyba nawet mam zdjęcie, jak znajdę, to mam wrzucę na bloga, ale ostrzegam, bo są chydne. I skończyło się na tym, że najpierw mi spuchły brwi, potem spuchły mi oczy, potem spuchła mi cała głowa i generalnie nie mogłam, nic nie widziałam, nie mogłam oczu otworzyć. Mam bardzo silną reakcję na tego typu produkty. A to mi tak mocno przyciemniło brwi i rzęsy, że aż byłam w szoku. Jak nie byłam w ogóle pomalowana w ciągu dnia, to się czasami zastanawiałam, czy mam pomalowane rzęsy, czy nie, bo było o tyle ciemniejsze. Więc jak macie na przykład kogoś, kto ma łamliwe rzęsy, bardzo takie właśnie kruche i jasne, to bardzo polecam, bo ono w taki dosyć widoczny sposób je przyciemnia. I jeszcze jeden plus, który jest dla mnie hitem tego produktu tak naprawdę i zastanawiam się, czy on ze mną na dłużej nie zamieszka tylko dlatego, że właśnie to robi, to jest to, że rzęsy pozostają podkręcone. Ja od kiedy tego używam, to moje rzęsy cały czas stoją do góry, że tak powiem. Mogę używać zalotki, mogę nie używać, a one i tak są podkręcone. Naprawdę super to działa, jeśli chodzi o podkręcenie rzęs. Tak samo jak wyczesałam sobie brwi tym produktem. Co prawda on nie jest do brwi, on jest tutaj do rzęs proponowany, ale stwierdziłam, dlaczego nie, mogę, spróbuję. Jak je uczesałam sobie do góry, a później tylko nałożyłam odrobinę jakiegoś cienia do brwi, to normalnie na cały dzień stoją w tą samą stronę. Jestem bardzo zadowolona właśnie pod tym kątem. O ile mi się dobrze zdaje, to na stronie, ja Wam zostawię link do tego miejsca, gdzie możecie to kupić. Wydaje mi się, że to na stronie było też większe pudełko, ale to jest naprawdę na mega, mega, mega na długo to starczy, bo jest super wydajne. To nie podrażnił mnie, nie miałam żadnych tam, to nie jest jakiś super naturalny produkt. Wiem, że są też takie z trochę lepszym składem, możesz się za takim rozejrzeć. Ale ten mnie w ogóle nie podrażnił, nie miałam żadnych tam nieprzyjemności, poza właśnie tym, że jak się dostanie do oka, macie soczewki, to jest taka mgła i to nie jest przyjemne.
Także to jest jego, no dla mnie to był jego minus, ale jakoś się z tym uporałam. Ładnie przyciemnia brwi, wydaje mi się, że one są jakby takie trochę grubsze. Jak się nakłada tusz, to nawet on się po prostu tak rozprowadza na tych rzęsach jakoś przyjemniej, ładnie to wygląda. No i tak myślę, że właśnie jak kogoś macie takiego, kto ma takie kruche rzęsy, łamliwe, jasne, cieniutkie, to myślę, że może być z tego bardzo zadowolony, że to byłby trafiony prezent. To tyle. Taka szybka recenzja. Mam nadzieję, że komuś z Was się to przyda, że jeżeli szukaliście takiego produktu, no to ja Wam tutaj jakieś dałam informacje na jego temat. A teraz już żegnam się z Wami i do zobaczenia następnym razem. Na razie!